100 tysięcy złotych więcej niż planowano zarobiła chrzanowska pływalnia. Czy to oznacza, że chrzanowianie coraz bardziej lubią pływać? Sprawdziliśmy. Wpływy z biletów są ponad pierwotny plan, bo jak mówi dyrektor placówki, przychody planuje się w oparciu o dane z poprzednich lat. Tymczasem okazało się, że w tym roku z basenu korzysta większa liczba klientów. Wbrew pozorom nie oznacza to, że chrzanowianie szturmują pływalnię. Wzrost wpływów z biletów to w dużej mierze zasługa wojewódzkiego programu Już Pływam. W ramach tego projektu realizowana jest nauka pływania dla uczniów dofinansowywana z budżetu województwa. Na chrzanowskiej pływalni w ramach tego programu zajęcia mieli nie tylko uczniowie chrzanowskich szkół, ale także z gmin ościennych. Ponadto basen zarobił na wynajmowaniu torów pływackich dla prywatnych szkół nauki pływania. Liczba klientów indywidualnych odwiedzających pływalnię jest na stałym poziomie od kilku lat. No już w zeszłym roku troszeczkę były to większe ceny wylicytowane. No w tym roku po przeprowadzonym konkursie, a robimy to zawsze we wrześniu, zdecydowanie już ceny są wysokie, bo przekraczają 100 zł za jedną godzinę najmu. Liczba klientów indywidualnych odwiedzających pływalnię jest na stałym poziomie od kilku lat. Niektórzy narzekali, że zbyt duża liczba torów wynajęta jest szkołom nauki pływania i przez to indywidualni klienci nie mają gdzie pływać. Dodatkowo tory zajmuje uczniowski klub sportowy. Dyrektor pływalni tłumaczy, że o problemie wie i stara się dbać także o interesy klientów indywidualnych, przez co szkoły z kolei narzekają na zbyt małą liczbę torów, jakie mogą wynająć. Zadowolić obie strony nie jest łatwo. Aby klienci indywidualnie mogli korzystać z pływalni w bardziej komfortowych warunkach, na stronie internetowej basenu znajdą grafik wynajmu torów. Staramy się go jak najczęściej aktualizować, jest na naszej stronie internetowej, tak aby klienci indywidualni mogli sobie popatrzeć i wybrać te godziny, które są jakby najmniej obciążone. Większe wpływy z biletów na krytą pływalnię zasilą miejską kasę, której bezpośrednio podlega placówka. O przeznaczeniu tych pieniędzy zdecydują władze i radni. Dla basenu zagwarantowano tylko część kwoty. 25 tysięcy złotych zostało przeznaczone na ekspertyzy, które chcemy zrobić w tym roku wraz z kosztorysem naprawy, tak to nazwijmy, dachu i tych świetlików dachowych. To jest to, o czym mówi się od wielu lat. Jedno jest pewne, choć zwiększone wpływy z biletów na krytą pływalnię nie oznaczają lawinowego wzrostu klientów, to na ich brak na pewno narzekać nie można. Zwłaszcza wśród najmłodszych, a to dobrze, bo przecież ruch to zdrowie.